Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami po raz kolejny, dla mnie po dość długiej przerwie, w Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Na start odwiedzamy Paz, aby przekazać jej kolejne zdjęcie. Ano mam, a nie pokażę teraz? No jest to zdjęcie, na którym, krótko mówiąc, jest ona. Znaczy, ona jest na pierwszym planie i jest w stroju kąpielowym. Who took this? Strange love? Maybe when she rubbed that sunscreen on me. Oh, I'm trying not to remember it. But you know, despite her quirks, Dr. Strangelove is a good person. I wish you'd come and say hello. I'm sorry, Snake. Z tego co się orientuję, to ona chyba też już nie żyje. Could you let me rest? Tylko tyle mogę zrobić, nie? Pokazać fotkę i wyjść. No dobra, Jezu, ale światło wali po oczach. Ach, to jest tak irytujące. Ale jednocześnie tak prawdziwe. Dobra, teraz zejdę w sposób normalny. I uwaga, dla tych, którzy nie oglądali, całą moją bazę mam rozwiniętą w 100%. Kasa, jak widzicie, się zgadza. Wyjaśniłem ten stan tegoż w którymś z poprzednich odcinków. A teraz ulepszam sobie moją drugą bazę FOB, też na czwarty poziom wszystkiego. Tu, jak widzicie, wszystko już po kolei sobie leci. Niedawno tego siadłem. Więc... no, zdążyło to troszeczkę przelecieć. A ja zabiorę się teraz za misję fabularną. Gdyż, no, myślę, że najwyższy czas troszeczkę sobie rozpocząć fabułę. Bo szczerze nie pamiętam, kiedy ostatnią fabułę robiłem. To jest troszeczkę, może nie dziwne, ale... nie, wróć, nie. Nie pamiętam, bo tak dawno nie grałem. Ale jeśli dobrze kojarzę, to myśmy robili fabułę chyba w poprzednim odcinku, ewentualnie dwa odcinki temu, ale chyba... Tak, w poprzednim. Sorry. Potem dopiero zrobię ten odcinek z kasetami. No więc okej. Jesteś moja z piesełem, co nie? Mhm. W ogóle znowu miałem tą stękę, bo pieseła nie brałem za dużo, więc w tym odcinku bierzemy pieseła na misję. Okej, znowu idziemy do tej wsi. Biała Mamba. Wyeliminuj milicję w Massa Village, w wiosce Massa, którzy rabują... no, rabują pobliskie domy. Mówi się, że wszyscy to dzieci. Ekstraktuj ich dowódcę Białą Mambę, a grupa się rozpadnie. No dobra, odsłuchajmy odprawy zatem. Boss, the CFA soldiers deployed to Bwala Yamasa have been annihilated. There are no signs of combat, nor any endemic disease. All the adults just disappeared. Only children were left. All those kids were ever taught was how to fight, and now they're free of the control of adults. They've become a regular bunch of marauders, raiding nearby villages, beating people and destroying property. Our contract comes from the government. We're to locate this militia, these kids, and kill them. But I say we do this the Diamond Dogs way. The government wants these raids to stop. We can see to that, but not by killing kids. We're going to disarm, demobilize, and reintegrate them. A DDR operation. To begin with, extract their commander to Mother Base. Once they lose that kid, the one they call White Mamba,
The rest of the group will fall apart by itself. Mission accepted. Heading to Central Africa. Pieseł myślę się to bardzo przyda, bo dzięki niemu będę w stanie po prostu zobaczyć, gdzie ta biała mamba się znajduje. Ale na to wygląda, że ta biała mamba to też jest dziecko. No, ciekawe. Jak też się to potoczy. W ogóle udało mi się poza nagraniem pierwszego gościa na S zgarnąć. I siedzi on w sensie pierwszego gościa w grze. Tak, który sobie łaził, nie? Bo na S to już wcześniej zgarnąłem dzięki challenge'om, ale pierwszego, który w grze łaził na S, zgarnąłem i poszedł do developu bazy. Epizod 23. Biała Mamba. Capture the White Mamba, the child soldier's commander, and bring him back to Mother Base. First off, head for Bwala Yamasa. Ale fajnie wygląda ten pies w tym stroju. Plus jeszcze w tej czarnej... w tym czarnym namarszczeniu. Dobra. Pistolet z usypiaczem. Stunujący kurabin, snajpera, tutaj, no tutaj troszeczkę nadewelopowałem rzeczy. O, jeszcze stun arm na czwartym poziomie, z maksymalną baterią. Nie, odstaw to. Zeskakuj. Akurat podrylowali. Pięknie. Ale mam tego akurat tyle, że... No, już do końca gry mi wystarczy. I to na spokojnie. Tej ziomeczków wszystkich omijamy szerokim łukiem. Bo nas interesuje tylko ta wioska. Jak ona się nazywa? Bwala Yamasa. Czyli wioska Masa. Chyba. Your target, the White Mamba, showed up in this village out of the blue and took command of the child soldiers. The surrounding villages have been victims of their raids and brutality ever since. But if you extract their commander, those kids will have no choice but to stand down. Should wrap up the whole situation. They're still kids. You can't kill any one of them, including the commander. If things get rough, neutralize them by knocking them out or by tranquilizing them. Nie ma opcji, żeby je... Nie to. Ej, na poważnie. Nawet nie było opcji, żeby sprawdzić jego statystyki, bo on jeszcze nie ma. O, mają więźnia jeszcze jakiegoś. Nie życzeć. A to jest chyba dorosły typ, co jest najlepsze. Jestem ciekaw, czy gościu nie chciał po prostu zabijać dzieci, dlatego go złapali, czy go zaskoczyli? Ciekaw, czy mogę go przesłuchać. Myślałem, że to jakaś pułapka z tą, z katapultą, ale nie. Serio? Dobra, czyli nie mogę go przesłuchać. Szkoda, że dowiedzie się to dopiero po całej akcji. A to jest kobieta! Zabieram ją oczywiście. Jestem ciekaw, czy ci więźniowie sami się przebierają, czy... Jakby o nich najpierw, wiecie, dają im gonga na twarz i... Przecież nie... Nie, może lepiej odrzucę tę wizję. Okay, subject is in. Ale kurde, teraz mogłem mieć wreszcie jakąś misję na cichca i co i... Oczywiście się zepsułem. Seriously? Ale dobra, dostał w ramię. Najważniejsze. Najważniejsze, bo
Jest to w miarę ważne, bo jako, że dostał w ramię, no to za jakiś czas po prostu padnie. Bo został uśpiony. Dobra, to też... Oberwał? Oberwał czy nie? Oberwał, okej. Okay. Już tak przez chwilę miałem, kurde, ja go nie trafiłem, no. Ale na szczęście trafiłem. Dobra, tamten śpi tak normalnie. Zdjęty. A czekaj, czy mogłem ich wszystkich zabrać moim śmigłowcem do bazy? Na przykład. Dobra, tamten też śpi tak normalnie. I tu jakiś, który się nie rusza. No to na bank tam jest ten główny. To będzie 0% na Fultonie. O. 0% i wręcz zakaz używania go. Czyli Fulton jeszcze nie jest przystosowany do tego, aby transportować dzieci. Dobra, no to co? Jesteśmy już prawie że na miejscu, no to ogarnijmy je. Będzie tutaj czy na piętrze? Na piętrze. Z kim mamy do czynienia? Poza tym, że na pewno z jakimś dzieckiem. Jak leży. Pedina ange yandi, yine yabo ke bangaka, nyoke yampembe. Kimomosa ke somomononde. Ya zini bibuti pusakan geve. Myślałem przez chwilę, że jak ukłaje, mu się te oczy tak zatygują. Extraction of Ryan's Pokemon base. Zwinny jest. Z maczetą do mnie wyskakuje. Gdzie on jest? Tu. Au, au. No. Oczywiście chyba muszę... Najlepiej jest dać mu zaatakować. Bez jaj. Dobra, gdzie on jest teraz? Ładnie, przyznam, ładnie. On go jakoś obudził, czy... Nie, to jest inny, okej. Okej, wziął mnie z zaskoczenia. No, gdzie jesteś? Puść się, nie? Na dole? Już? Jeszcze nie! Jakoś, jak się trzyma? Chłopak. Ej no, ej, zwinny normalnie jak gazela. Co? Ej, on nas zna? Skąd on nas zna? Ej, i co ja mam zrobić, żeby on w końcu... Dobra.
Dobra, to się, to było skazane na porażkę. Okej, to się nawet, że udało. Reload. Trzeba się ich, trzeba je zneutralizować. Ej, kurde, jak nie ma tego hełmu. A dobra, dostał chyba w kolano. Tyle dobrego. Almost. A nie, okej, dostał! Jeszcze tam jest jeden. Dobra, on się tam gdzieś kampi na górze. Dostał czy nie? Dostał. Pięknie. Ja nie wiem, czy to są jacyś nowi, czy to są ci, którzy się budzą po tej. Bo już przestały działać te usypiacze. A nie, chyba coś nowi. Au, 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 au! No wreszcie! Dobra, to wygląda trochę swagersko, jak tak płoniemy. Skąd dziecko ma tyle siły, żeby takiego faceta przyszpilić? Nawet krzesłem, ale to... Snake powinien teraz wziąć to krzesło i go, wiecie, tak... Od tego właśnie do tyłu. Okej. W sumie jak on tak jest, spróbuję może zabrać te dzieci. To się chyba nazywa Eli, sądząc po prowadzeniu. Ale no, ja już nie będę biegał, to... No nie! O, a dobra, okej. Nie pomyliłem guzików, on musiał go zrzucić. Pójdzie? Tak po dobroci? Ej, to moje miejsce, mały. Aha. Okej. Okay. Rozwalił się dokładnie tak samo jak w tamtym miejscu. Pff, 2000 heroizmu. Jak a? Serio, to je, to ta jedna spieprzona akcja na początku nie dała mi eski? Czy to latanie teraz za nimi? Ech.
Dobra. Tu jest ta babka, którą zgarnęliśmy. A, jakiś wolontariusz. No ale dobra, no, wolontariuszy nie będziemy sobie zgarniali. Nie ma po co. Znaczy, Boże, zgarniali. Nie będziemy sprawdzali. O to mi chodziło. No tak, czułem, że będzie kascenka. Ale skąd on nas znał? Chce się zwrócić na skryptonimę, no to... Mógł to znać z, wiecie, tych opowieści, z pola bitwy, w Big Bossie, z a.k.a. Snake'u. Ale kurde, jakoś tak... Ciężko mi w to uwierzyć. Kim jest ten dzieciak? Never be game over. Welcome to Outer Heaven. Złamana ręka, dalej, czy tam wybite z nadgarstek? We got rules around here. Never draw a weapon on a fellow soldier. You got that? Ouch. Anyone here can use a knife or a gun. What you're gonna learn is how to use your head. Let's move! When you get that under your belt, then you're free to leave. Ciekawe. Boss, we've received some new job offers. The details are on your iDroid. Dobra, za chwilę przejrzymy. Okej, mam niecałe pół godzinki, ale wiecie co? Chyba się jeszcze zajmiemy tym naszym tutaj legendarnym rusznikarzem. Może do 3 razy sztuka i tym razem to faktycznie będzie on. No i też pójdziemy z Piesałem, bo on będzie w stanie oznaczyć od razu wszystkich potrzebnych. Kurde, musimy też posortować ludzi. Bynajmniej tym automatycznym sortowaniem, bo kto wie, może już będę bynajmniej sobie chociaż ten ulepszenie dla Pieseła zrobić. Żeby mógł stunować wrogów, a nie tylko ich zabijać. O, 4 rano. Ach, Pieseł. A jako już to nie jest misja, to będę mógł wam pokazać ten kamuflaż, który chciałem pokazać w poprzednim odcinku, a nie pokazałem, bo się zapomniałem. Dobra, tu combat deployment. Please select a mission. Szybkie. Zamknięcie kolejnego. Okej. Okay. No, schodzimy. Teraz tutaj sobie oznaczymy cokolwiek, byle iść tego w tym kierunku. Jestem prawie pewny, że będzie gdzieś w tej centralnej części, bo na pewno nie będzie na obrzeżach. Tylko gdzieś w tej centralnej części. Tam, gdzie oczywiście jest najwięcej ludzi, którzy mogą go pilnować. O ile to właśnie jest ten legendarny rusznikarz, a nie znowu któryś z jego uczniów. Ale oby to był właśnie
już ten człowiek, którego szukamy. Dobra, tylko w bazie oznacza póki co. Jakbym mógł wejść do bazy, zgarnąć typa i się stlenić z tej bazy, tak żeby nikt mnie absolutnie nie wyhaczył, to byłbym bardzo z tego zadowolony. Okej, udało się wejść do bazy. Nikt jeszcze o mnie nie wie. Nie ma alarmu. O, i jest ziomek oznaczony w tamtym miejscu. Jak już to jest, na to zbiorę. Chociaż to mi te zasoby już totalnie zbędne. Okej, okay, po cichutku. Czy jest tutaj ktoś warty uwagi? Ten jest fajny. I ten też. Bierzemy typa. Nikt tego nie zauważył. Pięknie, to się mnie podoba. Pytanie, czy... A kurde, ktoś to usłyszał jednak. Ja. No nie da mi. Gościu z granatnikiem. Znaczy z rakietnicą. No to wyglądało dość dziwnie na zbliżeniu, ale... Najważniejsze, że się udało. Chciałbym w realu taką sytuację zobaczyć. Wiecie sobie, ktoś po prostu swajpuje. Bo hej, czemu nie? Stoicie sobie tak po prostu przy drzwiach, znaczy pod nimi. Nie lecicie do tyłu na plecy, tylko ktoś po prostu zaraz wiem, swajpuje w prawo albo w lewo. Zależnie jak się te drzwi otwierają. Troszkę usprawnimy sobie heroizm. Well, hello there. Teraz zgarniamy zioma. Oj! Oj, ten to gonga zaliczył mocnego. A, obudzi się z guzem na głowie. Ała, ale ja bym nie chciał zobaczyć jego losu. Nie, na pewno nie tam. Dobra, helikopter przyzywamy, typa zabieramy i elo. Niczym duch. Tylko oczywiście łatwo jest takie sobie robić rzeczy w side-offach. Gorzej w misjach normalnych. Bo tam jest zatrzęsienie ludności. Wrogi. Mniej więcej na 1 km kwadratowy przypada jakieś 300 ludzi, mam wrażenie. Możecie kilometr pikselowy. Mam w ogóle tyle forsy i zasobu, że mogę sobie pozwolić na ustawienie wszystkiego wszędzie na maksimum. Także w śmigłowcu, już widzieliście ile mnie kosztuje przyzwanie go. 50 prawie tysięcy. Dobra, ziomek do środka, my także. Lećmy! Coś było możliwe do zgarnięcia. Za chwilę też się dowiemy, czy to jest jednak ten gość. Mam nadzieję, że tak.
So you finally found that legend of a gunsmith. Thank you. The guys on the R&D team are dumbfounded. They say he's every bit as good as the stories. With him working for us, you'll be able to customize your weapons. Try it out in the ACC. Ale w sensie, że mogę tak totalnie skustomizować? Że nawet dodać tłumik do broni, która go normalnie nie ma? Czy może chodzi tylko i wyłącznie o zmienianie kolorków? Zaraz się dowiemy zresztą. Dobra, nagrody do przyjęcia, to po pierwsze. Dobra, tutaj coś mogę? Czy... Nie, wysłałem w trakcie tego. Czy mogę przyjąć coś tutaj? To mogę? Tego ciągle nie... Tego nie mogę. Brakuje ciągle miejsca. Co jest trochę dziwne, jak może brakować miejsca na pieniądze. No to chyba powinno być zawsze miejsce. Dobra, czy mam coś do wydevelopowania? Już sobie tutaj jakiś... Zgarnąłem schemat na to, ale tu oczywiście brakuje mi levela, czyli to sobie jeszcze postoi. Dobra, to sprawdźmy. Kustomizację broni. Opcja pierwsza. Tutaj. Pistolet. Jak będzie ten. Magazynek. Powiększony magazynek oczywiście. Stok, nie wiem jak rozumieć. Suppressor. Jest! Wreszcie Wreszcie tłumik o lepszej wytrzymałości. Dziękuję! Latarka i laser. Nie, to może zostać. Okej, okay, latarka i laser, czy lepszy laser? Niech będzie lepszy laser. No tutaj w takim razie latarkę, bo... Aha, okej, okay, czyli albo to, albo to. No to niech będzie laser, w sumie z latarki prawie w ogóle nie korzystam. A okej, okay, mogę zmienić też kolorki. O, dużo ich. O wiele więcej niż mam do bazy. Co jest trochę dziwne. O, niech będzie tak... A w sumie był czarny. Niech będzie taki czerwonawy. Bo lubię czerwony. No, najlepsze, co mogę dostać. Ha, coś było do znaczenia, dobra. I okej. Tak to ma wyglądać. Na koniec wam jeszcze tylko pokażę tutaj wszystko, co do tej pory udało się nam odblokować. Akurat jak istniecie kozy. Tutaj na suficie jeszcze mieliśmy coś. O ile, tak jak mówiłem, można mówić o suficie w przypadku śmigłowca. No, i tutaj... To jest w ogóle quite jak plakat jest tutaj postawiona, z tego co widzę. Tutaj Ila jest nowy. No, poza tym to niewiele więcej. Dobra. To było zatem na tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale z Metal Gear Solid 5. The Phantom Pain. Znaczy w jeszcze kolejniejszym, bo w kolejnym oczywiście odpalam kasety i będziemy ich sobie razem słuchali. Tak więc ode mnie to tyle. Do usłyszenia. Cześć.